Uważam, że to jest ważny moment w funkcjonowaniu miasta i taki moment, który będzie wpływał na jego funkcjonowanie, na różne aspekty funkcjonowania miasta na najbliższe lata. No mógłbym trochę dodając trochę emfazy do tego, co mówię, że jest to historyczna chwila. Ponad dwa lata temu, po 30 czy po 25 latach podjęliśmy decyzję o przejęciu odbioru i zagospodarowania odpadów. I dzisiaj po ponad dwóch latach powiedzieć można, ja na pewno mogę to powiedzieć jako gospodarz miasta, że była to jedna z najważniejszych i najlepszych decyzji, jakie udało nam się wspólnie podjąć. Mówię tu w kategoriach zarówno znaczenia dla funkcjonowania miasta, jak i również znaczenia dla budżetu miasta. Oszczędzamy na tym, że robimy sami odbiór i zagospodarowanie odpadów rocznie na pewno kilka milionów złotych w stosunku do tego, co musielibyśmy zapłacić na tak zwanym rynku. Od kilku lat systematycznie, mozolnie przygotowywaliśmy się do tego momentu, który właśnie nastąpił i z powodu którego Państwa dzisiaj zaprosiliśmy. Tym kluczowym elementem było zakończenie budowy obwodnicy i praktyczne doświadczenie tego, jak odśnieżanie obwodnicy i całego nowego układu komunikacyjnego powinno wyglądać w nowym sezonie zimowym. Jak przypominam Państwu, że odśnieżanie, że obwodnicę oddaliśmy do użytku, no, umownie mówiąc, 1 listopada ubiegłego roku. Mija pierwszy sezon zimowy, mieliśmy już za sobą. Ten sezon był niełatwy, dlatego że wybraliśmy dwóch wykonawców na dwa zakresy. Jak Państwo wiecie, te różnice, które oferowała nam poprzedni operator, a tamci następni, którzy wygrali przetarg, były już o przynajmniej 20-30% niższe. A proszę Państwa, nasze analizy pozwalają sądzić, że rozpoczynamy etap, w którym miasto będzie płaciło prawdopodobnie około 50% mniej, jeśli będzie to wykonywało samo. I mamy dzisiaj bardzo ważną informację. Rozstrzygnęliśmy przetarg i mamy podpisaną umowę z dostawcą nowoczesnego, nowego, fabrycznie nowego sprzętu odśnieżającego, czyli tak zwanych pługopiaskarek. O tym wszystkim, co wiąże się z tym, aspektach technicznych, ale również pewnego rodzaju jakby no, porządku w wykorzystaniu tego, powie zarówno pan prezes Stanek, jak i pan Grzegorz Wróblewski, czyli kierownik działu logistyki i tego wszystkiego, co się wiąże z transportem wszystkich tych odpadów, ale również odśnieżaniem i zabezpieczeniem zimowym. Proszę Państwa, przejmujemy całe odśnieżanie i utrzymanie dróg w mieście zimowe. Mówię to wyraźnie, całe w rozumieniu drogowym. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, jeśli chodzi o małe elementy chodnikowe, takie bym powiedział, niezwiązane z ruchem kołowym, to jeszcze będzie to przedmiotem zabezpieczenia Zarządu Dróg i MZB. To są zresztą nieistotnie małe elementy w stosunku do ogromnego wysiłku finansowego, który ciążył na mieście, jeśli chodzi o odśnieżanie. Ja przypominam Państwu, że oferta, jaką otrzymaliśmy od jednego z dużych firm odśnieżających miasto przez lata, wynosiła ponad 14 milionów złotych. My nie chcieliśmy się zgodzić na tak absurdalnie wysokie ceny. Wykonaliśmy odśnieżanie za pomocą umów z firmami, które wygrały przetarg, dwiema firmami. Ta cena była, tak jak mówiłem, około 30% niższa. Dzisiaj szacujemy, że potrafimy chyba, dziś mogę tak powiedzieć, będziemy chcieli zabezpieczyć miasto w dobrym standardzie za około połowę ceny wyjściowej. Kupiliśmy już kilka miesięcy temu, mogę powiedzieć,
Na bardzo trudnym rynku obecnie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie kupiliśmy 1000 ton, czy 2000 ton już w tej chwili soli. Przetarg był bardzo dla nas korzystny, dlatego przygotowaliśmy duże zabezpieczenie. A teraz ważna informacja, mamy własny, nowoczesny transport, w sensie mamy umowę. W październiku i listopadzie będziemy chcieli Państwu ten sprzęt super nowoczesny pokazać, nowy, fabrycznie nowy. Co zamówiliśmy i jak jesteśmy przygotowani do zimy? Już Pan Prezydent wspomniał o soli, którą kupiliśmy w okresie wakacyjnym. 2000 ton jest już złożona na Beethovena pod halą w magazynie, zabezpieczona na okres tutaj akcji zimowej. Zamówiliśmy, podpisaliśmy umowę na 6 super nowoczesnych pługopiaskarek. Z tych 6 połowa samochodów będzie dwufunkcyjna, czyli to będą takie samochody, które po okresie zimy będziemy zdejmować lemiesze i skrzynie na sól i będą one przezbrajane na samochody typu wożenie kontenerów KP7, wożenie skrzyni, osiadkowanych skrzyń na gabaryty, na liście, na trawę, no tego typu transport, tego typu zielonych odpadów. No i możliwość oczywiście podpięcia zamiatarki. Też będziemy tutaj próbować ten temat do wiosny przygotować się tak, żeby już nie trzeba było, Panie Prezydencie, na przyszłość się martwić, że mamy tutaj jakieś zaległości. Na dwie zmiany myślę, że tym sprzętem jesteśmy w stanie miasto dopieścić, w sensie doczyszczenia tych ulic. W zasadzie jesteśmy już w 99% gotowi, przygotowani. Pozostała nam jeszcze tylko ostatnia rzecz do zrobienia. W zasadzie na początku października, proszę Państwa, przyjadą kontenery socjalne, które będą postawione na ulicy Beethovena, ponieważ no, załoga nam się zwiększyła, więc musimy też zorganizować tutaj te pomieszczenia socjalne. W związku z tym no, sądzimy, że gdzieś w granicach 7-8 października, do 10 października powinniśmy to zaplecze mieć już przygotowane i nasza załoga już będzie tutaj dysponować tym zapleczem. I w zasadzie jesteśmy gotowi od 1 listopada podjąć wyzwanie. Będziemy, proszę Państwa, pracować w systemie 12 godzin na 12, czyli będziemy mieli stały punkt dyspozytorski, gdzie dyspozytorzy będą przez cały dzień i całą noc, czyli przez całą dobę w punkcie dowodzenia akcją zima. Wszystkie sygnały, które będą wpływać do nas, czy z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, czy z monitoringu, czy z policji, czy od państwa, czy od mieszkańców, będziemy je przyjmować pod jednym telefonem i ten telefon oczywiście podamy do wiadomości i oczywiście w tym momencie będziemy uruchamiać nasze samochody do odśnieżania. Oprócz tych samochodów, o których powiedziałem, oczywiście może być sytuacja taka, że zima będzie no, trudniejsza niż była do tej pory. W związku z powyższym na tą godzinę W tak zwaną przygotowujemy dodatkowo jeszcze 2 samochody, nasze hakowce przezbrajamy. Jesteśmy już po przetargu. Firma z Białegostoku, fabryka, która produkuje części do tych pługów, na początku października nam założy właśnie, przygotuje te samochody, w sensie lemieszy i tych skrzyń na sól, a także będziemy dysponować, proszę Państwa, 3 ciągnikami, które w tej chwili jeżdżą i wykonują pracę na terenie miasta, czyli koszą, krótko mówiąc. Te ciągniki również już mamy zamówione, kupione zbiorniki na sól i te ciągniki będą jeździć w te części miasta, gdzie nie może podjechać samochód. Krótko mówiąc, te dzielnice, gdzie są stromizny, gdzie są wąskie uliczki, tam na pewno będzie sprzęt właśnie w postaci tych ciągników. Również pracę tam planujemy na 2 zmiany, także myślę, że powinniśmy ogarnąć i przygotować się, aczkolwiek no różnie może być, bo też warunki no, mogą być różne. Mamy na tyle, że tak powiem,
odpowiedzialną załogę i jesteśmy naprawdę bardzo starannie przygotowani do tego. Z wielką uwagą i bym powiedział z dużym pietyzmem przygotowywaliśmy się do tego zadania i myślę, że powinno być wszystko dobrze zorganizowane i Wałbrzych nie powinien w tym roku żadnych mieć tutaj problemów, jeżeli chodzi o okres zimowy. Także taką deklarację składam, że zrobimy wszystko oczywiście, żeby było dobrze i żeby mieszkańcy ocenili nas pozytywnie, tak jak do tej pory.